Okolice Kłodawy to prawdziwe zagłębie uprawy traw nasiennych. Dominującym gatunkiem w tej okolicy jest kostrzewa czerwona, a jej zbiór przebiega dwufazowo. Jeden z rolników, którego odwiedziliśmy w tym roku na początku lipca, zbiera trawę od blisko 30 lat ponad 30-letnim bizonem Z056 Super. Kombajn uzbrojony jest w fabryczny podbieracz pokosów. Jedną z najtrudniejszych operacji jest wysyp plonu ze zbiornika. Nasiona zawieszają się na jego ściankach i trzeba przeganiać je w kierunku żmijki wygarniającej kijem. Tegoroczny plon nasion kostrzewy to niecałe 800 kg z hektara. Susza zrobiła swoje, słomy jednak było dość sporo. Zbiór ziarna z jednego hektara trawy w takich warunkach zajmuje blisko 1,5 godziny.